dzisiaj porozmawiamy sobie o bezpieczeństwie na kolei. Słuchajcie, właśnie biorę udział w super kampanii kolejowe ABC. Będę Wam pokazywała, jak zachować się na przejazdach kolejowych, peronach, dworcach czy w pociągach, aby być bezpiecznym. Pomogą nam w tym podręczniki, które mam przed sobą z kolejowego ABC. Zobaczcie, tu jest taki nosorożec i ma taki róg i nazywa się rogatek, tak samo jak rogatki. Rogatki to są na pewno na czytorach, żeby można było bezpiecznie tam się poruszać. W tych książkach przez zabawę dowiecie się, jak być bezpiecznym na kolei. Wow, tu jest pokazane, żeby nie zostawiać rowerów na torach, bo wtedy może się stać taka oto sytuacja, że pociąg może nie zobaczyć i przejedzie rowery. Mhm. I dzieci jeszcze będą chciały biegnąć po rowery, żeby ratować, mogą wpaść pod pociąg. No właśnie. To jest naprawdę, uważajcie. Pamiętajcie, że przy torach nie bawić się, nie grać w piłkę, ani nie wkładać tam różnych sprzętów. Tak. Pamiętajcie. Nie chodzić po torach. Tak, pamiętajcie, nie róbcie jakiś challenge, że o, kto pierwszy tam, kto pierwszy tam. Mhm. Po prostu tory to nie jest miejsce do zabawy. Dokładnie tak. Lenka, wieczorem oczywiście, co jest bardzo ważne, żeby mieć przy sobie? Pamiętajcie, żeby mieć przy sobie cały czas kamizelki. Lub odblaski. My tu mamy co? Kolejowe ABC, kamizelkę. Tak, mamy odblask. Pokaż, z tyłu odblask. Wygląda. Może przynieś Lenka przecież? A zobaczcie z tyłu. Bezpieczeństwa uczył się z kolejowym ABC. I tutaj jest jeszcze odblask. Tak, taki odblask. I jeszcze jest taki mały odblask. I jeszcze jest taki odblask, który można przywieźć do plecaka. Mhm, dokładnie tak. Pamiętajcie, żeby przechodzić przez tory tylko wtedy, kiedy tam są przejścia, w miejscach dozwolonych. I pamiętajcie, jak przechodzicie przez tory, nie miejcie smartfona tutaj, oglądajcie sobie i słuchawek, i w ogóle, tylko wtedy odłączcie słuchawki, telefon i normalnie przejście. Dokładnie tak. I oczywiście też, jak się przejeżdża przez tory kolejowe autem, przez przejazdy, to od razu jak są otwarte rogatki, lepiej się takie zatrzymać. Tak. Sprawdzić, czy jest bezpiecznie, żeby też nie wjeżdżać na tory, jak się przed rogatki zamykają. Często... To też, o zalifi pamiętajcie, żeby nie wjeżdżać, bo jak wjedziecie, może się stać takie coś, że możecie nie zdążyć i będzie wypadek. Dokładnie tak. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, nie rzucajcie niczym w pociąg, bo to się może bardzo źle skończyć, możecie zrobić krzywdę tym, którzy siedzą w pociągu i sobie też, bo przez szyby coś się odbije albo przez pociąg i wtedy sobie możecie zrobić krzywdę. Okej, a teraz zobaczcie nasze dwie segi, które mówią o bezpieczeństwie na kolei. Dokładnie, Lenka. Dzięki. Faktycznie, nawet jak są rogatki podniesione, to przed tego typu przejazdem lepiej zwolnijcie, rozejrzyjcie się i wtedy pojedźcie sobie bezpiecznie. To Lenka? Właśnie, prawda. Dokładnie tak. Pamiętajcie. Pamiętajcie, jak poruszacie się nocą, zawsze noście obrazki. Na przykład takie, jak my mamy z kolejowego ABC, są naprawdę super. Tak. I spełniają swoją rolę. Mamunia, masz co? Taką opaskę, a Lenka ma piękną kamizeleczkę. Tak, ja mam kamizelkę. Dopasowaną dla niej. Okej, no to idziemy. 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 Rogatki zamknięte, co robimy? Pamiętajcie, nigdy w życiu nie przechodźcie przez rogatki. Czekajcie, pamiętajcie o tym, bo jak przyjdziecie, może się stać wielki wypadek. Dokładnie tak, Lenka powiedziała. Lepiej poczekać.
aż się podniosą i tak, wtedy sobie pójdziemy tak, bezpiecznie. A teraz możemy sobie porozmawiać. No właśnie. O, właśnie idzie pociąg. A pociąg już właśnie widać, tak. A wiecie, że... Z bliska zobaczymy no, pociąg. No, a wiecie, że tak, w Polsce jest 20 tysięcy, ponad 20 tysięcy kilometrów torów? Wow. To jest tyle, co po warownika. To jest mega. Wow. To jest jakbyś ręka pół świata dookoła przejechała. Trzy wagony były. Okej, okay, poczekaj ręka, poczekajcie. Jak się wysą, trafcie do góry. I możemy bezpiecznie iść. Okej. I co, Lenka, cali, bezpieczni. No właśnie, przechodzimy przez tory, idziemy dalej. Idziemy sobie dalej, mamy okay, odblaski. Nic tam się nie stało, mamy odblaski. I wszyscy nas... Nikt nas nie przejedzie. Okej, jeśli wam się podobał, dajcie kolejowe, superowe, bezpieczne łapki w górę i subskrybujcie. Pa, 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 pa. Kampania jest realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego.